Dawn, Heroes of Warcraft. Hej, hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku prezentującym jedną z talii, którymi ostatnimi czasy pogrywam sobie przy kominku. Tym razem będzie to ta talia, która tak nerwiała mnie w poprzednim sezonie rankingowym. Mianowicie raszujący łowca Rexxar. Nie bardzo wiem, czy można nazwać go raszującym, aczkolwiek jest to taka talia, która ma na celu zadawanie obrażeń przede wszystkim z pustego stołu. Czyli są tutaj zaklęcia i stworki z szarżą przede wszystkim. Omówię karty, synergie między nimi, jakieś taktyki, a później sobie coś zagram przykładowego. Znak łowcy za 0 zmienia zdrowie stronnika na 1, to wiadomo o co chodzi. Coś większemu trzeba uszczuplić życie i zabić go na przykład dzikim szablozemnym z szarżą za 1 świnia 1-1. No albo oczywiście jednym ze spuszczonych psiaków. Druga karta to Flara. Wszyscy stronnicy tracą ukrycie, sekrety i dobieramy kartę. Głównie chodzi o te dobranie karty, aczkolwiek jak gramy z magiem czy też z łowcą, to warto to przytrzymać trochę, nie rzucać w pierwszej turze, żeby dobrać sobie kartę, tylko troszeczkę później, by ewentualne sekrety przeciwnikowi zniszczyć. Tropienie. To jest taka karciocha, za którą ja nie przypadam, ale ona w tej talii jest niezbędna. Ja ją zwykle rzucam w sytuacji, gdy potrzebuję czegoś konkretnego do komba. W pierwszej turze raczej tego nie gram, chyba że na ręce mam już odpowiednie karty. Różnie to jest, a kombo to wiadomo, przede wszystkim wygłodniały sęp i spuścić psy, by dobrać sobie jak największą ilość kart. Ale nie za dużo, żebyśmy ponad 10 przypadkiem nie mieli, bo ta nadwyżka się spali. O dziku już mówiłem, leśny wilk też za 1, kreaturka 1-1, ale to nie o to w nim chodzi. Ważne, że to jest bestia i daje pozostałym bestiom plus 1 do ataku. Jasna sprawa, chodzi głównie o te plus 1. Spuszczonym psiakom, wiadomo. Trędowaty gnom za 1-2-1, jak zginie, przeciwnik go nie wyciszy, to zadaje 2 obrażeń. Więc nawet jak go rzucimy, no to on niemal zawsze 2 punkty obrażeń zada. W agresywnych taliach to jest ważne, on zwykle w taliach agresywnych jest grany z wiadomego powodu, po prostu często zadaje 4 obrażeń albo i więcej. Spuścić psy, to już mówiłem, to chyba każdy widział jak to działa. Te spuszczone psy są bestiami, to jest troszeczkę problem. Ponieważ no to kombo z wygłodniałym sępem jest zbyt potężne. Zbyt potężne, jeśli my gramy inną talią przeciw łowcy, jeśli sami gramy łowcą, no to jest okej, wiadomo jak to działa. Wybuchowa pułapka. Nie wiem, czy mogę powiedzieć najpotężniejszy removal w całej grze, ale na pewno najbardziej... jak to powiedzieć? Najbardziej... Ach, uciekło mi słowo, nieważne. Za 2 zadajemy 2 many stronnikom na stole i 2 many bohaterowi przeciwnemu. Czyli taka konsekracja. Konsekracja kosztuje 4, to tylko 2, tylko że... te 2 brakujące punkty do konsekracji okupuje tym, że to nie my ją aktywujemy w momencie, gdy rzucamy, zagrywamy tą kartę, a to przeciwnik musi zaatakować naszego bohatera. Jeśli zaatakuje stronnika, pułapka się nie aktywuje. O tym trzeba pamiętać. Zamrażająca pułapka. Ta z kolei aktywuje się, nieważne w co zaatakuje przeciwna kreatura przeciwnika. Wtedy ją cofamy i kosztuje ona 2 więcej. Bardzo fajne, nie powiem, sprawdza się, aczkolwiek wolałbym chyba drugą zmyłkę. Nie mam tutaj drugiej zmyłki z prostego powodu. Nie mam jej w talii, mam tylko jedną. A nie mam zamiaru sobie drugiej na razie robić. Uzbierałem troszeczkę pyłu, ale na razie zostawię jak jest. Ta karta z kolei sprawia, że kreatura przeciwnika zamiast zaatakować w to, co nasz
konkurent ją zagrał, to atakuje w coś innego, losowo to jest, albo wrogi bohater, albo jego druga kreatura na stole, jeśli takową ma. Jeśli ma, no to wiadomo, jeśli nie ma, to wiadomo, że uderzy we wrogiego bohatera. Więc całkiem ciekawa karta, szczególnie rzucona w tych późniejszych turach. Po prostu coś dużego może zaatakować własnego bohatera i zadać mu, nie wiem, 4, 5, 6 obrażeń. Świetna sprawa. Sowa 2-1, wyciszenie. Ważne też, że jest bestią. Przydaje się do zdejmowania prowokacji. Przede wszystkim. To jest taka deska ratunku, jeśli akurat nie mamy znaku łowcy i na przykład dzika, czy spuścić psów. Sprawdza się jedną sztukę, tak na wszelki wypadek tutaj mam. Wygłodniały sęp, to wiadomo, jak przezywamy bestię, to dobieramy kartę. Najlepiej działa z psiakami, to sprawa oczywista. Aczkolwiek zdarza się, że musimy ją rzucić go troszeczkę w innej kombinacji, wtedy już tak różowo nie jest. Ale wiadomo, w tej talii głównie chodzi o to, żeby doprowadzić do tego komba. Potem mamy tropienie, potem mamy flary. Po to na początku odrzucamy karty itp. itd. Orli róg, wyjątkowa broń, 3-2, to sporo, te 3 ataku robi różnicę. Sporo kreatur jest on w stanie zabić. Dodatkowo dopalamy go, gdy zostaje ujawniony sekret. Dopalamy, w sensie zwiększamy jego wytrzymałość. Co ważne, nieważne czy to będzie nasz sekret, czy to będzie sekret przeciwnika, o tym trzeba pamiętać. My tu mamy sekretów 5, więc zwykle udaje się z czymś go skombić. W tej talii jednak głównie on służy do łupania wrogiego bohatera, nie do czyszczenia stołu. Do czyszczenia stołu raczej wybuchowa pułapka, raczej znak łowcy, któryś dzik czy psiak. Ewentualnie nawet rozkaz zabicia. Choć generalnie tą talią skupiamy się na tym, żeby łupać wrogiego bohatera. Rozkaz zabicia, fajne zaklęcie. Jeśli za 3 many zadamy 3 obrażeń, to nic specjalnego, ale jeśli za 3 zadamy 5, bo mamy bestię na stole, no to już ładnie, to już ładnie. Zwierzęcy towarzysz. Jest to zaklęcie, którym przyzywamy jedną z 3 kreatur. Może to być świnia 4-2 z szarżą, misiek 4-4 z prowokacją i wiwerna 2-4, która daje wszystkim pozostałym stronnikom na stole plus 1 do ataku. Wszystkie 3 karty są fajne. Zależnie od sytuacji różnie się to układa. Czasami wolelibyśmy na przykład niedźwiadka z prowokacją, a nie świnia, ale to wiecie, losowo, więc różnie przychodzi. Czasami tak jak chcemy, ale nie jest to regułą. Wiadoma sprawa, tajemny golem. Szarża i dajemy przeciwnikowi kryształ many. No w trzeciej turze na pewno się tego nie gra. To jest raczej do wykończenia przeciwnika albo zadania obrażeń w momencie, gdy ma już ich niewiele punktów zdrowia. Generalnie ta karta jest tutaj tylko zamiennikiem karty, która tutaj powinna być, ale której niestety nie mam. Mowa oczywiście o Leroyu. Leroy jest zdecydowanie lepszy. Nawet nie ma co porównywać. Kosztuje 1 many więcej, ale ma staty 6-2 i przyzywa te 2 pisklaki. Zazwyczaj te 2 pisklaki są problematyczne, ale nie w tej talii, bo ten kombos, jaki można zrobić, czyli rzucić Leroya, następnie spuścić psy, albo jeszcze lepiej sępa i spuścić psy, no sprawia, że jest to kombo zabójczy. Zabójczy. I te piksklaki sprawiają, że mamy albo 2 dodatkowe psy, albo 2 karty i 2 dodatkowe psy. No coś świetnego i coś szalenie wkurzającego, to nie ma co ukrywać. Na koniec jeszcze wilczy jeździec, czyli kolejna kreaturka z szarżą. Rzucamy, łupiemy we wrogiego bohatera, czasami w jakąś wrogą kreaturkę, jeśli musimy, chociaż taktyka tamtalią polega na tym, by skupiać się na łupaniu bohatera. Przede wszystkim również z tego względu, by doprowadzić do sytuacji, w której przeciwnik będzie miał na stole te 3-4 kreatury i my będziemy mogli spuścić psy wraz z wygłodniałym sępem i dobrać sobie
4, 3, 5 kart. Ryzykowny, bo tutaj nie ma się czym leczyć. Ryzykowny w przypadku tej talii, bo nie ma szalonego Leroya, ale gra się tym całkiem fajnie. Testuję, nie powiem, nie rozegrałem jakoś dużo meczy, ale to co rozegrałem do tej pory, a przede wszystkim jakby moje doświadczenie wynika z gier przeciw tej talii. W kwietniu po prostu spotykałem się wielokrotnie z nią. Przeciwnicy, nie powiem, żeby mieli wszystkie takie same karty, ale mniej więcej o to samo chodziło. Mieli oczywiście Leroya zazwyczaj. Szalenie niebezpieczna talia, szalenie wkurzająca. Niektórzy grają zabójczy strzał też. Pewnie zamiast towarzysza czy wilczego jeźdźca przydaje się, jeśli akurat nie mamy znaku łowcy. Niektórzy grają też tajemny strzał. Aha, to jest tajemny strzał, ja powiedziałem, a zabójczy strzał. Niektórzy grają i grają też tajemny strzał. Można być może kiedyś tą talię lekko przerobię, spróbuję inaczej grać. Na razie jak jest, jest ok. Tak ona mniej więcej wygląda. Jak się tylko dorobię Leroya, to wrzucę tutaj go zamiast tajemnego golema. I do niej zapewne wrócę wtedy. Pojedynek, graj. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jak już wielokrotnie wspominałem, takie agresywne talie to nie jest moja stylowa, aczkolwiek dla rozrywki można troszeczkę pokombinować z takimi taliami, pograć. Na pewno nie jest taka prosta w prowadzeniu jak Zol'Guldana, to z pewnością. Rexxar kontra Rexxar! Cholera, z drugim łowcą to tutaj może być ciężko. Może być ciężko z drugim łowcą. Wiem coś o tym. Ale świetnie, że jest gnomek, on jest idealny na otwarcie. Spuścić sy mamy już na ręce. Odrzuciłem tropienie. Może niesłusznie. Tropienie by się może troszeczkę przydało. W kontekście dobrania do psiaczków Sempika. Aha, przeciwnik rzuca pierwsze tropienie. Oki, kakio. Oki, kakio. Flara. No flarę sobie w takim wypadku. W wypadku, skoro gramy z łowcą, zachowamy. Nie wykorzystamy go tylko po to, by dobrać kartę. No i za trzy zwierzęcy towarzysz, czy co to będzie? Zaklęcie, orli róg. Aha. A patrzcie, on też we mnie. Możliwe, że gra podobną talią. No to nieźle. Wilczy jeździec. A możemy go teraz rzucić. Czemu nie? Który będzie z nas szybszy? No ciekawe. W poprzedniej grze tak naprawdę, bo teraz gram drugą, też grałem. Przeciw łowcy i wtedy on był szybszy i teraz tak troszeczkę inaczej, bo po prostu wyciąłem. Mógłbym spróbować rzucić i dobrać świnię, ale czy to ma sens? Czy ma sens dobranie teraz świni? Jeśli on rzuci wybuchową pułapkę w następnej turze. Zamrażająca działa, że jak cokolwiek zaatakuje. Gorzej jak on coś innego. No jakby to by była świnia, to by było idealnie. Spróbujmy. Świnia, super! I to jeszcze czekajcie.
Tak, świnią zabijemy. I tu dalej łupiemy. Przeciwnik ma już 16. Jak rzuci sekret, to mam jak go skontrować flarą. Zamrażająca pułapka ciągle jest. Nie ma sępa i nie mam orlego rogu. A przydałoby się. Patrzcie, jest sekret. Fajnie. Zniszczy wrogie sekrety. Spoko. I zamrażająca pułapka znowu. No to nie urządza mnie ta zamrażająca pułapka to specjalnie. Dobierzemy kartę, może to będzie coś fajnego. O, tajemny golem. Może być. Może być. Nie wiem, czy chcę tą hienę zabijać. Mamy 5 na stole. 6. Oj, 7. Tak sobie. I 4, 11. 11. To czy zabije, to na jedno wyjdzie. Dobra, to zabije jednak. Zabije jednak hienę. 2 zadam i tak tym malutkim. Zostawiam przeciwnika na 7, więc jest ok. Tutaj bestia za 1 czeka, gdyby przyszedł rozkaz zabicia. Przeciwnik rzuca tropienie. Co mu przyjdzie? Będzie kombosik, czy nie będzie? Oto jest pytanie. O, zwierzęcy towarzysz. Kurczę, nie mam odpowiedzi za bardzo na te karty jego. To takie na ręce nie za specjalne. Nie układa mi się ta gra tak idealnie. Aczkolwiek przecież ma tylko przeciwnik 7 punktów życia, więc na pewno też nie jest źle. No, urósł i a nie, on łupie we mnie. To nie no, sensem, bo tu... Aha. Poddał się, spoko. To gramy szybko jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz przeciwko niełowcy. Bo z łowcą to są takie dziwne te mecze. Z kimś innym. Z jakąś inną klasą. Druid jest takim wyjątkowo trudnym przeciwnikiem do pokonania z racji tego, że on ma potężne prowokacje. Jedną kartę rzuca i to taką, którą bardzo trudno nam przejść. Z racji też właśnie druida, który tak pod koniec zeszłego miesiąca był często grany. W tej talii pojawili się Czarni Rycerze, ta legendarka, która na wejściu niszczy kartę z prowokacją. Niech rozpoczną się łowy. No patrzcie, jakie to jest kurde. Nie chciałem grać z łowcą, trafił się łowca. Nie chciałem grać z druidem, trafił się druid. Oj, oj, oj. Wredna gra. Tropienie. Tropienie mnie nie urządza. Za specjalnie. Mam rozkaz zabicia. Przywitam się najpierw i rzucę jednak to tropienie w pierwszej turze, nie mając nic na ręce. Ale ja nie mam co grać w drugiej. No zobaczmy, niech zaryzykujmy. Uczę się. Dawać druidowi kryształ to jest masakra. To jest masakra, wam powiem. Ale mam go tylko jeden, jednak zwierzęcy towarzysz. Nic ciekawego to tropienie mi nie dało. Absolutnie nic. Sowa. Sowa się może przydać. Czemu nie? Tutaj strzelimy. Druid też może się leczyć. Ma drzewca wiedzy, który dobiera karty albo leczy bohatera o ile. 5? Chyba tak. No ma też uzdrawiający dotyk. 8 może na siebie, na bohatera nałożyć. No i ma swoją zmiennokształtność, umiejętność, cechę, pasywkę. Którą sobie dodaje ten jeden punkcik pancerza. Ja teraz rzucę zwierzęcego towarzysza. Misza. Misza fajny. Spoko może być. Za 3 kreatura, 4 rewelacje. No nie ma co. Nie ma co. Nie mam na razie ani jednego elementu kombosa. Trochę słabo, ale przeciwnik widzicie też nie głupi. Nie rzuca kart. Gniew chce mnie zabić i zabije. Ale dostanie 4 obrażeń, więc to jest... Aha! Nie, dobra.
A, pazurem jednak. No to dwie karty zmarnował, no to i tak bardzo dobry układ. Troszeczkę dostał, ma 27, nic specjalnego. Orli róg. Róg jest fajny. W tej sytuacji rzucę drugie tropienie. Spuścić psy są i flara. Flara na pewno nie, bo przeciwnik nie ma sekretów. Trendowatek mam zawsze fajny, ale nie tym razem. Bierzemy spuścić psy i czekamy na... Sępa. Wygłodniałego. Ach, ten droid, droid. No i patrzcie, już coś będzie dużego. Gdzie mam? Droid szpon, tak jest. Całe szczęście znak łowcy na ręce. Tylko, że on atakuje z prowokacją. O! Atakuje z prowokacją. Ja mam rozkaz zabicia oczywiście i mógłbym go zabić, tylko czy ja chcę go zabijać? Tak sobie myślę. Czy ja go chcę zabijać? Chyba niespecjalnie. Chyba niespecjalnie. Muszę się odrzucić nawyku grania kontrolnie. Bo to nie ma sensu. Wybuchowej pułapki teraz mi szkoda rzucać, tak na dobrą sprawę. Psiaki już są. Wybuchowa pułapka działa, kiedy zostanie zaatakowany bohater, więc jeśli on zaatakuje moją świnkę, to mi to nic nie da. Ja po prostu łupię we wrogiego bohatera, a temu zmienię na jeden i go zabiję. I go zabiję, co mi tam? O, smoczek, dobierze kartę obrażenia od zaklęć, okej. Leśny wilk. No ja myślę, że w tej sytuacji wybuchowa pułapka. Nie, nie będę jednak go wyciszał. Obrażenia od zaklęć się zwiększą, ale nie ma co mi zabijać. Więc spoko. Łupniemy. Czekamy na drugą kartę i na sępa. Sęp by się cholera jasna przydał. A tu go nie ma. A przeciwnik zdobrał sobie kolejną kartę. Szlak by to. Szlak by to. No, przeciwnik ma już 16, spoko. Dobrał sobie kolejną kartę. I ma 2 many, punkciki. Mam 20, to też nie tak dużo. No, sępik. Noż kurde. Nie ma sępa. 3. No okej. Okay. Tu trzeba łupać bohatera, nie ma co. Nie ma na co czekać. 3. Nie wiem, czy smoka jednego zabić, czy tego smoka zabić. Myślę, że smoka zabije jednego. Zostawię przeciwnika na 8 punktach życia. Jak rzuci jakiegoś drzewca wojny, to go wyciszę. Swipem zabije mi wszystko. Za maszystym ciosem. To by było słabe. A może mieć on ma tyle kart. Czemu nie? Rzuciłem psy bez sępa. To bardzo słabo, no ale... Niestety, 2 tropienia i nie udało się dobrać do kombosa. Więc na pewno nie układa mi się ta gra tak, jakbym chciał. No, masz za maszysty cios czy nie? Jak nie masz, to najpewniej przegrałeś, kolego sympatyczny. Lipfor. Pewnie tak się czyta. Albo i nie. Arbuza zniszczę, jak mi się nudzi. O, powiem wam, grałem arenkę przed nagrywaniem tego odcinka. Grałem druidem. 8-3.
ale niestety w pakietach nic nie było. Bo jeden sobie kupiłem, jeden wygrałem. O kurczę, swipem. O nie. O jednak. Nic nie było w pakietach. Bardzo słabiutko. No, niebezpiecznie się zrobiło. Niebezpiecznie się zrobiło. Znowu orzeźwienie? To co ty jeszcze rzucisz? Aha, chcę sobie dobrać do pancerza. Mam 9. Ja 13 życia, 5 obrażeń. Zamrażająca pułapka, super. Znaczy, czy ja wiem, czy super? Czy ja wiem, czy super? Nie tak super. Siedem. Ojejku, nie no, trzymam to wszystko na razie. Jakbym teraz zaatakował, no to broń mi się skończy. Kurczę, no z druidem to przeklapany. A bez kombosa też przeklapany. 5 obrażeń, 6. Zostałbym na 7. Cholera, mogę to przegrać. I niestety, z druidem to jest prawdopodobne. To jest dobra odpowiedź, druid na agresywne talie. Nie wiem, czy ja w którymś momencie skiepściłem. Niewykluczony. Nie mam tej talii jakoś szczególnie ogranej. Ale testuję i chciałem tak nagrać odcineczek, żeby... zaprezentować! Cholera jasna! Wygrał! Nie, jeszcze nie, ale słusznie zaatakował. Dobre zagranie. I co, druid szponów z szarżą? Dziękuję. Chroni mnie światłość. Nie, rzucił go z powrotem. I on ma 7. No musiałoby mi coś przyjść fajnego. Orli róg, ja pierniczę, przegrałem to. Przegrałem to niestety. Poluję samotnie. Oj tam głupia gra. Jakbym miał coś z szarżą teraz, to by było dobrze. A tak, no na styk, na styk. Dobre zagranie, wyrównany meczyk. Ciekawe myślę. Dobre zagranie. Zabrakło tu sępa. Bez kombosa sęp, psiaki, no to jest tutaj tą talią bardzo trudno wygrać niestety. No i to było widać. Chociaż niewiele brakowało. Niewiele brakowało. Na początek miesiąca gram sobie tak ten ranking. W zasadzie go nie gram, areny gram. Ale jeszcze sobie pogram, bo chcę przetestować kilka talii i na pewno je wam zaprezentuję jeszcze. Na pewno nowego kapłana, znaczy nowego, lekko zmodyfikowałem swojego starego kapłana oraz właśnie druida. Także niebawem pojawią się odcinki z grą tymi właśnie taliami. I mimo wszystko dalej będę grał najwięcej areny, zbieram karty. Nie ma co. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się i na razie.